Za rogiem Frostpunk 2, kontynuatorka znakomitej gry survivalowo-strategicznej wydanej przez polskie studio w 2018 roku. Ale czymże jest ten Frostpunk? Akcja gry toczy się w XIX wieku w alternatywnej rzeczywistości epoki wiktoriańskiej, gdzie ziemię dotknęło katastrofalne zlodowacenie. Gracz wciela się w lidera ostatniego miasta na ziemi, zarządzając jego mieszkańcami i zasobami, aby zapewnić mu bytność i przetrwanie w tej jakże trudnej rzeczywistości. Mocny i surowy klimat z dominującymi elementami steampunku. Fabuła to nieustanne wyzwanie moralne, wymagające podejmowania trudnych decyzji. Czuć jak zegar ludzkości dobiega końca. Musimy budować i zarządzać miastem z centralnym generatorem ciepła, bo inaczej cała nadzieja zgaśnie wraz z tym piecem. Frostpunk zmusza do strategicznego myślenia oraz podejmowania trudnych wyborów, które mają dalekosiężne konsekwencje. Frostpunk spotkał się z pozytywnym odbiorem u graczy, jak i krytyków. Chwalą go za głębokie mechaniki rozgrywki, nietuzinkowy klimat, bardzo dobrą fabułę oraz unikalny klimat. Gra zdobyła wiele nagród i wyróżnień, a jej sukces pozwolił umocnić tylko pozycję 11-bit Studio na rynku gier. Ale dlaczego gracze pokochali tego Frostpunka? Frostpunk to nie tylko gra strategiczna, ale również emocjonująca opowieść o przetrwaniu w ekstremalnych warunkach. Wzmusza do refleksji nad moralnymi aspektami zarządzania społecznością w obliczu globalnej katastrofy. Przenosi się do ciekawego settingu pary i epoki lodowcowej, mówiącego o tym, co jest nam bliskie od początku Ziemi – globalne ocieplenie. Do tego wspomniane wybory moralne, poważne konsekwencje nad przyszłością Ziemi, emocjonująca fabuła przetrwania ludzkości wobec natury i zapewne wiele innych rzeczy, które gracze sobie upodobali. Motyw post-apo nie zawsze musi mówić, jak to atomówki nas wykańczają. Dodajmy do tego świetnie zaprojektowane środowisko, detale wizualne oraz klimatyczną muzykę, a stworzymy niesamowite doświadczenie i kolejną perełkę pośród gier post-apo. No właśnie, świetnych tylko dla nas, dla graczy, bo nikt poza nami nie lubi post-apo. Dlaczego nikt nie lubi post-apo? Niedawno mieliśmy w kinach Furiozę z iście tragicznym wynikiem. Parę lat wcześniej mieliśmy Blade Runnera z również fatalnym wynikiem. Niby ostatnio mieliśmy Fallouta od Amazona, ale myślę, że gdyby nie jego absurdalny humor, to również nie byłoby tutaj nic do gadania. Każdy z nas codziennie boryka się ze swoimi problemami. Więc często, zamiast dokładać sobie kolejny bagaż emocjonalny w postaci, w tym wypadku, postnuklearnej rzeczywistości z Fallouta, a posiadanie obok kolorowych, skaczących elfów w serialach fantasy, no to nic dziwnego, że większość z nas prawdopodobnie wybrałaby to drugie. Czy istnieje chociaż jedno medium, gdzie post-apo zdobyło rozpoznawalność? Pewnie już zgadliście, że są to gry. Z jednej strony mamy światy Fallouta, Metro, Stalkera, czy nawet Destiny, które również pokazuje nam upadły świat. Z drugiej mamy gry o zombie, takie jak Dying Light, Left 4 Dead czy Dead Island. Dlaczego akurat do graczy trafił ten iście pesymistyczny gatunek? I nie chodzi o to, że gracze są pesymistami, okej? Kiedyś unikałem post-apo, bo miałem takie, co może być ciekawego po spadnięciu bomb. A potem zagrałem Fallout New Vegas. Dzięki któremu post-apo do dziś jest chyba jeden z moich ulubionych settingów. Można pomyśleć, że ten debilny gatunek, jakim jest Homo sapiens, w końcu po spadnięciu bomb, kiedy wszystko zostało zniszczone, w końcu pójdzie po rozum do głowy i się ogarnie. Tak jak poszukujmy się. Ludzie na pustkowiach powtarzają te same błędy. Niczego się nie nauczyli. Moim zdaniem świetnie to wybrzmiało w serialu. Jednak mimo to wciąż jest nadzieja. Ludzie starają się z gorszym lub lepszym rezultatem odzyskać chociaż cząstkę tej utraconej cywilizacji. W wypadku świata Fallouta może być to uformowanie Republiki Nowej Kalifornii, a na przykład w świecie Destiny powstanie wieży. To jest pocieszające, że ludzie dalej się nie poddali. Tkwią w totalnym szambie, ale dalej walczą, żeby odzyskać nawet ten niewielki skrawek utraconej cywilizacji. A tak w ogóle to mamy Patronite, link w opisie. Więc dlaczego to akurat do graczy trafiło postawę? Gry, w odróżnieniu od filmów i seriali, mają swój interaktywny charakter, co sprawia, że to nasze decyzje wpływają na dalszy los tego świata. Innymi słowy, to od nas zależy, czy będziemy zbawieniem tego świata, czy jego kolejną zgubą. No dobra. Ale to co w tej dwójce? Po pierwsze, historia osadzona jest 30 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Wracamy do mrocznego świata, gdzie tym razem ropa naftowa staje się głównym źródłem energii. Widząc, co zadziałało najlepiej w jedynce, będzie większy nacisk na wybory moralne, a także politykę miasta. Wisienką na torcie będzie rozbudowany ogromny świat i jeszcze lepsza grafika. Dla pełnej informacji zachęcam odsłuchać pełnego wywiadu, link w komentarz. Dobra, ja idę szukać jakiegoś generatora ciepła, bo tu już nie idzie wytrzymać.
Pamiętajcie o lajkach, subskrypcjach i komentarzach, aby piec naszego kanału nigdy nie wygasł. Również gorąco zapraszam naszego Patronite'a, aby zapoznać się z ofertą dla tych, którzy chcą finansowo wspomóc naszą twórczość. Tyle ode mnie, żegnam cieplo.